Piotrek Halman już swój debiut ma za sobą, debiut bardzo, bardzo udany. Czym ty zaskoczysz w takim razie w Toronto? Miejmy nadzieję, że zaskoczę jakimś knockoutem. No tak, bo już bonus w tym miesiącu za poddanie został wyczerpany na polskie MMA, więc... Czas na jakiś knockout. Ja wiem, jaki jest tam plan na walkę z Guelmino. Nie jest tajemnicą, że trenujemy wspólnie. Ale ponoć jest jakiś tam taki mega sztosik, który chcesz zaprezentować. Zdradzasz szczegóły, czy nie? Nie no, wolałbym jeszcze nie zdradzać szczegółów. Ty wiesz, co to ma być. I proszę wierzyć, że jeżeli to wyjdzie, to myślę, że Edson Barboza i jego obrotowe kopnięcie z Terrym Etimem i Knockout roku 2012 to będzie przy tym pikuś.